Koszykarze Asseco Pro Comu Gdynia już dwukrotnie w tym sezonie stawali naprzeciwko szalińskiego AZS-u. Po raz pierwszy, jeszcze przed rozpoczęciem gier w Tauron Basket Lidze, w walce o Superpuchar. Po raz drugi, kilka tygodni temu, już w lidze zmierzyli się z AZS-em w hali Gwardii w Koszalinie. Pozycja tabeli oraz dwa zwycięstwa w bezpośrednich pojedynkach stawią mistrzów Polski w roli faworyta środowego meczu. Przedostatniego meczu Asseco Pro Comu w rundzie zasadniczej Tauron Basket League. Dla kibiców Mistrzów Polski najważniejszą wiadomością tego dnia, jeszcze przed rozpoczęciem meczu, był powrót do gry Quintela Woodsa, który w składzie Tomasa Pacesasa pojawił się ponownie po 9 meczach przerwy. Choć wynik celnym rzutem spod kosza otworzył Grzegorz Arabas, zawodnicy Asseco Pro Comu szybko przejęli kontrolę nad wydarzeniami na parkiecie i o czas poprosił trener Mariusz Karo. W ataku skutecznie grał Radko Warda i nie było różnicy, czy rzuca spod kosza, czy z dalekiego dystansu. Po trójce wprowadzonego z ławki Krzysztofa Szubargi przewaga urosła do 10 punktów, za chwilę do 12, a 14. Po 10 pierwszych minutach meczu wynik brzmiał 28-18. Proszę Państwa, proszę pamiętać. Po wznowieniu gry po przerwie świetnie grał Krzysztof Szubarga, który napędzał ataki i prócz często zdobywanych punktów notował kolejny asyst. Kiedy Szubarga usiadł na ławkę, jego rolę przejął Courtney Eldridge, który również podawał, a koledzy trafiali. Przewaga gospodarzy systematycznie rosła. I po 20 minutach żółto-niebiescy prowadzili 51-34. Po nieco ponad 2 minutach gry w trzeciej kwarcie przewaga gospodarzy do 20 punktów powiększył Courtney Eldridge. Minutę później po rzutach wolnych Radko Wardy było już 66-43. A kiedy czwartą trójkę w meczu trafił Filip Widenow, przewaga urosła do 24 punktów. W 25 minucie gry hala sportowo-widowiskowa Gdynia owacyjnie przywitała na parkiecie wracającego do gry po przerwie Quintela Woodsa. Pierwszy punkt po powrocie z linii rzutów wolnych padł 2 minuty później. Po 3 kwartach koszykarze Tomasa Pacesasa bezpiecznie prowadzili różnicą 22 punktów. Krzysztof Szubarga! AZS Koszalin poderwał się jeszcze do walki i po serii 6-0 w ich wykonaniu o czas poprosił Tomas Pacesas. Na parkiet po raz kolejny tego wieczoru wybiegły cheerleaders Pro Com. Tancerki Mistrzów Polski znalazły się w gronie 11 zespołów, które walczą o możliwość występu podczas Final Four Euroligi. Głosowanie już 29 marca. Szczegóły znajdziecie na oficjalnej stronie internetowej Asseco Pro Comu. Zachęcamy do głosowania. AZS nadal walczył o odrobienie strat, ale w ataku gospodarzy uaktywnił się mniej widoczny wcześniej Tommy Adams. Amerykanin trafił 2 trójki z rzędu, czym zażegnał chwilowe niebezpieczeństwo. 2 minuty przed końcem akcję meczu wykonał Piotr Szczotka. Który w kolejnej akcji trafił jeszcze za 3 punkty. Na minutę i 23 sekundy do końca było 97-79. Setne punkty padły po trzeciej w kwarcie trójce Tommy Adamsa. W tym momencie mecz był już praktycznie rozstrzygnięty. Świetne.
Asseco Pro Com Gdynia po bardzo efektownym spotkaniu pokonało AZS Koszalin 105-85. Wiedzieliśmy, że Koszalin jest takim zespołem niebezpiecznym, bardzo, bardzo dużo biegają, rzucają ze trzy i bardzo dużo starają się punktów zdobyć z kontry i staraliśmy tego to im odciąć tej gry. Chciałbym też pogratulować naszych zawodników, że oprócz tego momentu jednego w drugiej połowie graliśmy dobre spotkanie i w obronie, i w ataku, i wszyscy, którzy nie uchodzili na boisko, naprawdę, naprawdę zagrali dobrze. Wiedzieliśmy, że jest to bardzo niebezpieczna drużyna. Zdobywa bardzo dużo punktów. Udało nam się ich zatrzymać. Cieszy duża liczba asyst, 27. Graliśmy zespołowo, wszyscy grali. Myślę, że było dość ciekawe spotkanie. Dziękuję.